Przystanek Kraków. Na antenie Radia Pryzmat w programie Przystanek Kraków witam Was Magdalena Więsek i Krzysztof Kacprzak. Dzisiaj rozmawiamy o ACTA, umowie międzynarodowej, która wzbudziła ogromne poruszenie w naszym społeczeństwie. ACTA, czyli Anti-Counterfeiting Trade Agreement, jest to, tak jak powiedziałeś Magdo, umowa handlowa, ale mimo, że tak niewinnie to brzmi, jest to pewne zagrożenie, przynajmniej tak to przedstawiają różne organizacje. Z przedstawicielem z jednej tej organizacji będziemy mogli dzisiaj porozmawiać. Chcemy zastanowić się nad tym, czy jest to tylko zagrożenie, czy ACTA może też przynieść jakieś korzyści dla naszego społeczeństwa. I chcemy zastanowić się, na czym dokładnie ona polega. Dowiemy się, po co została zorganizowana manifestacja, która odbyła się 25 stycznia w Krakowie, oraz jakie hasła i jakie cele mieli uczestnicy tej manifestacji. Chcemy również odnieść się do wypowiedzi osób z życia publicznego i politycznego, którzy wyrazili swoje stanowisko, czy to sprzeciwu, czy aprobaty wobec owej umowy. Przystanek Kraków. Naszym gościem w dzisiejszej audycji jest Jakub Danecki z Ruchu Obywatelskiego Nie dla ACTA Kraków. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Na proteście było około 15 tysięcy ludzi. Pewnie któryś z naszych słuchaczy także tam był. Zatem jeśli chcecie się podzielić z nami swoimi wrażeniami z tamtego dnia, a przypominam, było to 25 stycznia, zadzwońcie do nas lub napiszcie na adres redakcja@radiopryzmat.pl. Jeśli macie także pytania do naszego dzisiejszego gościa, to dzwońcie, a zapewniam Was, że nasz gość rzeczowo i wyczerpująco na Wasze pytania i wątpliwości odpowie. Zatem na podstawie tego protestu zawiązał się pewien ruch obywatelski, który został sprzytknięty praktycznie przez internet i tylko tą drogą. Jeśli chodzi o sam ruch, ja pełnię w nim funkcję koordynatora do spraw bezpieczeństwa manifestacji obecnie, aczkolwiek jest to ruch zupełnie zdecentralizowany i jest to ruch, który powstał zupełnie spontanicznie. Wydaje mi się, że sukces krakowskiej manifestacji, na której zgromadziło się 15 tysięcy ludzi, wynikał w dużej mierze z tego, że tak naprawdę od początku roku była jakaś taka atmosfera zagrożenia podstawowych praw w internecie. To znaczy mieliśmy do czynienia z tak zwanym blackoutem, kiedy w Stanach Zjednoczonych była podpisywana umowa SOPA, kiedy czuło się zagrożenie też z drugą umową, która przechodziła przez amerykański Senat, czyli umową PIPA. I potem to się zgrało tak naprawdę z kilkoma rzeczami, to znaczy zostało opublikowane 18 stycznia treść dokumentu ACTA po polsku i okazało się, że już tydzień po tym, bez żadnych konsultacji społecznych, ten traktat będzie ratyfikowany. Ludzie naprawdę się przestraszyli, bo tutaj nie ma ich co oceniać za to, że do końca nie wiedzieli, o co chodzi, no bo skąd mieli się dowiedzieć. I w internecie pojawiło się bardzo dużo informacji o zagrożeniach, jakie to umowa ze sobą. I w pewnym momencie zupełnie spontanicznie zaczęły powstawać eventy na Facebooku, które mówiły o tym, że trzeba wyjść na ulicę i protestować. Powiem szczerze, że sam na początku nie wierzyłem, że to aż tak dobrze wypali. Na manifestacji w Warszawie 24 było tylko kilka tysięcy ludzi i pomyślałem sobie, że to będzie jedna z takich sytuacji, w których no niewiele uda się osiągnąć. Ale widząc event, napisałem do jego założyciela, do Świstaka, z prostym zapytaniem, czy trzeba pomóc, i on odpisał mi no po prostu tak, z wykrzyknikiem. No i przyszedłem na protest jako osoba, jako wolontariusz. Zajmowałem się właśnie pilnowaniem, żeby nie pojawiły się hasła polityczne, żeby wszystko odbywało się spokojnie, w związku z tym, że protest był absolutnie spontaniczny. On odbywał się na prawach manifestacji właśnie spontanicznej, to znaczy nie było czasu, żeby go zgłosić do urzędu i po prostu szliśmy, nie wiedząc, co się stanie. Były nawet obawy, że policja nie pozwoli tego protestu przeprowadzić. Nikt nikogo nie znał. Tak naprawdę, jeśli ktokolwiek wiedział o innych organizatorach, to dlatego, że spotkali się jeden dzień wcześniej. Ale to było fascynujące w tym wszystkim, że tyle ludzi się zebrało. To znaczy, że bez żadnej... No właśnie, jeśli możemy powiedzieć, jakie fakty odnośnie tej manifestacji samej. Jak się szacuje, ile ludzi tam przyszło? Przyszło 15 tysięcy ludzi. Pochód w pewnym momencie miał no, około kilometra 200 metrów, bo kiedy organizatorzy byli pod Bramą Floriańską, sama końcówka była na Plantach, na ulicy Franciszkańskiej, więc to jest po prostu niesamowita
liczba ludzi i ja kiedy patrzyłem na to, ile osób maszeruje, po prostu nie wierzyłem własnym oczom. Jeśli chodzi o inne dane, to z wolontariuszy było może 50-70 osób, to też ciężko stwierdzić, bo tak powiem, tutaj ta organizacja, to, że to się zebrało w kilka dni tak absolutnie spontanicznie, nie pozwoliło na zawiązanie takich stuprocentowych i pewnych ram, w których to działało. No i to co będę podkreślał, czyli fakt, że tutaj ciężko mówić, oczywiście są osoby, które to organizowały, które przyjęły odpowiedzialność prawną za manifestację. Tutaj jest to Artek Syga, który naprawdę świetną robotę wykonał w związku z organizacją, już miał z tym duże doświadczenie, ale ludzie, którzy tam przyszli dla siebie, nie przyszli dla żadnych partii, nie przyszli dla niczego innego, prócz wyrażenia z jednej strony protestu wobec sposobu, w jaki przyjmuje się umowę, która dotyczy ich wszystkich, ich wolności, a z drugiej strony samej umowy jako takiej, która oczywiście w tych pierwszych dniach była bardzo przekłamana. Pojawiały się hasła o nie wiem, o karaniu za dostęp do internetu i szereg innych rzeczy, które okazały się nieprawdziwe, ale tak jak mówię, tych ludzi nie można za to winić, bo to brak konsultacji społecznych doprowadził do tego, że ludzie nie wiedzieli, czego się obawiać. Przeczytali kilka artykułów z tej ustawy i po prostu byli przerażeni, że za ich plecami próbuje się przepchnąć coś, co jest absolutnie szkodliwe i absolutnie złe. Czy możesz przybliżyć nam teraz funkcjonowanie tego ruchu obywatelskiego Nie dla Akta Kraków? Jak działacie i jakie są wasze cele w najbliższych dniach? Ludzie mają bardzo duży problem, żeby nas określić. Kiedy jakiekolwiek media kontaktują się z nami, z przedstawicielami naszego ruchu, na ogół pierwszym pytaniem jest o to, jaką partię popieramy, która partia popiera nas, bo ludzie nie rozumieją, że to, co stało się w Krakowie, to, co stało się w Polsce i to, co teraz rozlewa się na Europę, to jest zupełnie nowa jakość. Mam wrażenie, że wy tutaj właśnie w radiu najlepiej zrozumieliście, w jaki sposób do nas dotrzeć, bo w mailu, którego otrzymaliśmy, było napisane, że siedzieliście, rozmawialiście o tym, że fajnie byłoby porozmawiać z kimś z naszego ruchu, napisaliście do jego organizatora, on przysłał tutaj mnie, bo sam miał teraz inne zajęcia związane właśnie z organizacją i to jest to, że nikt z nas się wcześniej nie znał praktycznie, wszyscy tutaj przyszliśmy dla jednej sprawy i wszyscy walczymy tylko o jedną sprawę, to znaczy chcemy powstrzymać wprowadzenie akta w Polsce i mam wrażenie, że jesteśmy absolutnie nową jakością, nie chcę mówić nawet na polskiej scenie politycznej, ale nową jakością obywatelską. W naszej organizacji w tym momencie są ludzie ze wszystkich opcji politycznych, od skrajnej lewicy po skrajną prawicę, ludzie, którzy nigdy nie mieli do czynienia z jakąkolwiek działalnością społeczną i tacy, którzy zajmują się tym już od kilkudziesięciu lat i wszyscy razem współpracujemy w imię jednej idei. Tutaj można przywołać taki przykład właśnie próby upolitycznienia tego ruchu i czym to się kończy, kiedy ostatnie wydarzenia w Łodzi, kiedy jedna z partii próbowała nałożyć maski na pomniki, inna partia, czy tam powiedzmy inna organizacja polityczna, która teoretycznie wcześniej też wyrażała się z tego, co mi wiadomo, negatywnie akta, blokowała ten protest. I to jest właśnie to, czego ludzie często nie rozumieją o naszym ruchu, czyli wychodzą z założenia, że skoro do tej pory za każdym razem, za każdą inicjatywą stały partie polityczne, to my jesteśmy podobni. Ale tak nie jest, mało to. Tego nie rozumieją nawet rządzący, tego nie rozumieją partie polityczne, które wcześniej głosowały za akta i w tym momencie one nie stworzyły tego ruchu, który powstał. Ten ruch jest absolutnie spontaniczny, a w tym momencie próbują się pod niego podczepić, ale my na to nie pozwolimy, bo my jesteśmy autentyczni, my walczymy tylko o jedną sprawę i my nie pozwolimy, żeby nasz ruch został przejęty w taki sposób, żeby potem był zmarginalizowany. Polska scena polityczna ma to do siebie, że od kilkudziesięciu lat ludzie ci mają doświadczenie w niesłuchaniu siebie nawzajem i nie wiedzą teraz, jak zareagować na nas, bo okazuje się, że ich zwolennicy idą z nami, a nie idą za nimi, że oni nie potrafią zebrać kilkudziesięciu osób, a my sprowadzamy tysiące i mam wrażenie, że właśnie to jest istota tego ruchu, to jest ta autentyczność, to jest to odcięcie się od tych wszystkich negatywnych procesów, które do tej pory miały miejsce i skupienie się na tym, żeby w końcu stworzyć prawdziwą inicjatywę obywatelską, w której ludzie świadomie podejmują pewne decyzje, żeby osiągnąć swoje cele. Dlatego określacie się jako organizacja no logo, znaczy nie podpisujecie się pod żadnym szyldem i nie chcecie, żeby żaden szyld nie obciążał was w waszych działaniach. Dokładnie, chociaż tutaj wyznajemy taką zasadę, że chcemy poparcia od wszystkich możliwych opcji politycznych, natomiast żadna opcja nie może liczyć na to, że my jej tego poparcia udzielimy. Jeśli chcą walczyć z nami o powstrzymanie wprowadzenia akta, to muszą do nas dołączyć na naszych warunkach. Nie ma możliwości, żeby jakakolwiek partia przyszła do nas i domagała się pokazania swojego loga. Zapraszamy wszystkich,
wszystkich, tylko niech zdają sobie sprawę z tego, że w momencie, jesteśmy organizacją jednego postulatu, niech zdają sobie sprawę z tego, że w momencie, w którym przychodzą do nas i chcą z nami walczyć o wspólną sprawę, muszą pozbyć się tego, co nie jest wspólne dla wszystkich, czyli muszą się pozbyć swojego szyldu politycznego i skupić się tylko na tym jednym postulacie i tylko na tej jednej kwestii, na tej bardzo palącej kwestii i rozgrzewającej emocje, czyli właśnie na ACTA i z naszej perspektywy na odrzuceniu tej umowy. Powiedz jeszcze zanim, w jakich zespołach czy podgrupach pracujecie i co one mają na celu? W tym momencie funkcjonuje u nas kilka grup. Tak naprawdę ciężko jest określić dokładnie, czym one się zajmują. Znaczy, ciężko jest określić, jakie w tym momencie są te grupy, ponieważ one są bardzo płynne. Ja zajmuję się zabezpieczeniem manifestacji i dbaniem o to, żeby na manifestacji nie pojawił, i ja oczywiście i inni ludzie, koordynatorów jest kilku w tej kwestii, i żeby nie pojawiły się treści polityczne naszej manifestacji. Jest grupa odpowiedzialna za koordynowanie działań wolontariuszy i pomoc innym mniejszym miastom, które nie mają takiej siły organizacyjnej jak my, żeby pewne rzeczy stworzyć. Jest grupa odpowiedzialna za wypracowanie wspólnego stanowiska naszego ruchu na podstawie ekspertyz prawnych i jest grupa odpowiedzialna za promocję, za tworzenie ram edukacyjnych dla społeczeństwa, bo w tym momencie nie tylko zbieramy się na kolejną manifestację, ale organizujemy różnego rodzaju spotkania z prawnikami. Już w tym momencie zgłaszają się do nas na przykład różnego rodzaju knajpy, które chcą pokazywać filmy o zagrożeniach związanych z ACTA albo kwestiami pochodnymi, i tak naprawdę w tym momencie zajmujemy się właśnie głównie promocją, edukacją, zabezpieczeniem następnej manifestacji. No i właśnie jest ta grupa, takie dwie wewnętrzne grupy zajmujące się wolontariatem i strukturą naszej organizacji.